Witam, witam. O zdrowie pytam. Witamy w kolejnym odcinku mojej serii. W poprzednim odcinku się dowiedziałem, że do robienia tych drzwi jest potrzebny specjalnie ruda, do którą się wytwarza inny ważny minerał. O, tak powiem. I po prostu. No i teraz trzeba po prostu wziąć. No co jest? Okej. I tutaj to. Mały stóp, tu pod 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 mały stóp, tu pod. Buduj. No, a co chodzi z tym? Co się wam stało? Nie wiem. Problem jakiś mają. Jak ty to robisz? Zrobiłeś już wszystko, co ci się prosiłem? Czemu ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Och, czemu, ach, czemu, och, czemu, ach, czemu? 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 A nie, ty już to zrobiłeś, okej, tup. Zaćcie mnie to tu. I weźcie, zacznijcie ścinać te drzewa. Te drzewa tutaj. Ale dobrze, że oni nas nie atakują. Czemu wy tu macie tą drabinę? Czy wasz Bóg opuścił?
Najwidoczniej z tego co widzę. Dzika strefa. Kurde, ze skórami, ale nie chcę skór, ja chcę wziąć i zdobyć. Jakieś kamienie szlachetne, kurde. Jestem pewien, że sprzedają. Wyższy level jest. Aha. Aha. Aha! No kurde! That is impossible. Za chwilę. Babcia mi właśnie powiedziała, że musimy iść spać. Ja muszę skończyć ten. Niestety, ja muszę skończyć jeszcze ten odcinek i wrzucić, żeby się. I ustawić, żeby się wrzucał na YouTube. Ale zrób takie dwa. To mnie zastanawia. Zrób mi takie trzy. No i tak. Ludkowie. O, change job. W końcu możesz. Gratuluję, łuczniczko. Natomiast dostanie się za chwilę. O, laguje. Okej. Wojownikiem. W ogóle to ktoś ma coś dla łucznika. Tak w sumie. Co ty proponujesz? Zrób mi takie trzy.
dwóch co takich. Czekaj, tkasz, a ty może coś zrobić z... Chwila, to ty możesz to zrobić z tych obu, okej. Pięć. Ciebie mogę skraftować. Zrąbiście. Akceptuję. Dobra, to ty idź tu. Rzepa, marchew i ostatnie dynie. Tak, wy ucznik. Ty masz iść tu, albo inaczej.
tego tu, z czego łucznik ma iść tu. Inaczej, to masz być tu ciągle. Jakże to mój Facebook na moim telefonie, nie musicie się przejmować. Znowu to. Ja tu może być maksymalnie kur. 4, ok. 7. Jeszcze na kurczaki w sumie więcej. Czemu by nie? Kolejne 7. Nie, tutaj już się nie zmieści. Patrzcie, jak oni zawzięcie pracują. Dzień i noc, byleby moja wioska miała wyżywienie. Tak sobie myślę, że teraz by należało postawić kolejną kantynę. Znaczy kantynę. Jadalnie. Kantyna to jest bardziej takie wojskowe. Co sprzedajemy? Sprzedam ci to wszystko i to wszystko. W sumie pikaksa mógłbym sprzedać. Nie potrzebuję. Ciebie i sadzonki. To trzeba mądrze sprzedawać, bo już odsprzedać się nie da. Dobra. 15 dopiero minuta. W sumie mogę zrobić nie settings, ale jak ktoś chce wiedzieć, jak tutaj ustawić, to chwila, nie tu. O, tutaj się ustawia maksymalną ilość tych osadników. I zrobię save all. Nie save. Zasejwuję sobie szybko. I teraz wiecie, co zrobię? Wezmę i ich zaatakuję.
Miejmy nadzieję, że się uda. Dobra, pierwszego załatwiliśmy. Gdzie uciekasz? Ej, możemy to wygrać. Ile minsa. Panie, to możemy już praktycznie lecieć na nich? Czemu oni zniknęli? Przepraszam bardzo. Ci się za to zaczęli spawnować w osobnych miejscach. Dobrze, że nie przy mnie. Dobra, i teraz szybko trzeba kucharzowi. Mógłbym w sumie zlecić po prostu produkcję, żeby on po to chodził. Bez przerwy. Dobrze, że tutaj nic nie spadło, tylko wszystko jest tutaj. W sumie nie wiem, czy chcę w sumie na chwilowo iść na tę partię. Tak przez chwilę chciałem pokazać wam ręką. Bo chwilowo jestem tutaj bezpieczny. Spójrzcie, nic mi nie grozi. Drewno jak dotąd mam pod dostatkiem. Właśnie, bo miałem sobie postawić te świeczki. Ej, duże to. A i modele się zmieniły. No to była jakaś aktualizacja. Jeszcze 5 minut do końca? Bo wiecie, ja kiedyś, jeszcze za czasów w sumie tego.
Nie Stellaris, tego Stellarisa nie nagrywałem. Master of Oriona, co myślę, żeby wrócić w momencie, kiedy w sumie zrobię kiedyś ankietę, jak będę na trzeźwo myślał. Bo tak, z takich gier, które na pewno wy to widzieliście? Odcinek się nazywa Piorun Trzasnął. No, w ogóle jak to wygląda? Ja po prostu mam tutaj taki stos karteczek, którą po prostu zapisuję, jak ktoś będzie się nazywać. Typu na samej górze zapisałem sobie nick siostry, bo jak pokazywałem ogólnie tacie, co zrobię na serwerze, to kuzyna. To ponazywałem ogólnie wszystkie budynki, po prostu. Powkładałem banery pod konstrukcję moje siostry, kuzyna. No i teraz na kuzyna statku, po pierwsze, mam już obiekt. O, znowu trzasło. Obiekt, który po pierwsze zamienia wszystkich graczy na serwerze na tryb gry a przygoda i jeszcze taki, który po prostu nie pozwala siostrze grać, bo co trochę ją zabija. Nazwałem to protokołem 1701. Bo taki sobie wybrała końcówkę Niku. Update. No, potem mam kolejno nazwy odcinku Minecrafta, czyli totalny przegryw. Znaleziono tam i nic nie ma. Coraz głębiej, jeszcze niżej. Ciekawe. No ja myślę. O, znowu trzasło piorun. To znaczy, byle mi nie spalił w lasu. Bo ja specjalnie tutaj robię taki las, by w sumie przyspieszę. Jak będzie lagować mocno? Aha, to po prostu się zatrzyma. Będę patrzył na moją metropolię. Dobra, tutaj już się nie da grać na trójce, to trzeba na normalnym. Patrzcie. I wielkie dęby zaczęły wyrastać. Chwilowo niskie. Wkrótce jednak. Staną się największymi drzewami w okolicy. Wielkie fale będą patrzeć na inne drzewa z góry. Pogardą. Nie będą widzieli już drzew, a małe chwasty, które zazwyczaj były wyrywane przez ich korzenie. Które ciągle rozrastały się, powiększały, rozszerzały. Ja mam nadzieję, że nic nie spłonie przez to ulewę. Taką serdeczną mam nadzieję.
Ale to jest dla mnie zastanawiające. Jak to możliwe, że gra taka jak właśnie 100, kurde, Stoneheart po prostu działa tak jak działa, ma taką optymalizację jaką ma, a Factorio, przynajmniej według mnie trochę bardziej skomplikowane, ne? Działa płynnie na moim laptopie. Już nawet nie chodzi mi o to, że ten, że po prostu nie mogę kopać, ale Factorio działa mi na moim laptopie. A przecież to jest gra, przy której można spędzić dużo więcej czasu niż przy takim Stoneheart. I nie wiem, czy tylko ja tego nie rozumiem? Czy może mnie ktoś oświecić? Byłbym za to wdzięczny. Ile mamy? No, już 30 minut. Save. No. I w tym momencie ja się z wami żegnam, moi drodzy. Życzę wam miłego dnia. Ja w sumie mogę wam życzyć, ja z przeszłości oczywiście, nie ten teraźniejszy, który obecnie jest nad morzem, a jednocześnie mówiący do was, ale ten, który teraz to nagrywa, który siedzi teraz o 23:36 i mówi te słowa. Życzę wam miłego następnego weekendu. Cokolwiek nie robicie, gdziekolwiek nie jesteście, mam nadzieję, że spożytkujecie ten czas i będziecie bardziej szczęśliwi ode mnie. Bo odpowiedzcie sobie szczerze. Każdy spożytkuje swój czas jak chce. Jedni korzystają z niego dlatego, by się dobrze bawić. Inni pracują, by w przyszłości wiodło im się lepiej, ale i by zarobić. No, to ja tym filozoficznym akcentem kończę odcinek. Cześć, do widzenia.